dyrektorze, co Nowostawski Ośrodek Kultury zaplanował dla swoich mieszkańców i nie tylko w miesiącu marcu? Nowostawski Ośrodek Kultury w miesiącu marcu zaplanował wiele atrakcji dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Zaczynamy już 8 marca, w Dzień Kobiet. Organizujemy na naszej sali tutaj w kompleksie służb ratowniczych spotkanie pod hasłem Podwieczorek dla Pań. Będzie to spotkanie, w którym zaprosimy wszystkie panie z naszej gminy i nie tylko, zaproszone wszystkie chętne, które będą chciały wziąć udział w tym naszym spotkaniu. Spotkanie jest coroczną kontynuacją takowych spotkań z paniami. W zeszłym roku mieliśmy kolację, 2 lata temu był śniadanie, a w tym roku postanowiliśmy, aby zrobić podwieczorek dla pani. Nie będę może zdradzał atrakcji, które będziemy chcieli zaproponować, ponieważ chcielibyśmy, aby było to troszeczkę niespodzianką, ale gwarantuję, iż będzie i wesoło, i trochę romantycznie, a także z nutką smaku podaną dla pań w formie pysznych deserów, które chcemy tutaj zaproponować w ten szczególny, jakże i piękny dzień. Kolejną imprezą, którą chcemy również zorganizować, będzie to pomorski turniej szachowy. Jest to również kolejna edycja turnieju szachowego, który odbywa się na terenie naszego kompleksu służb ratowniczych. I muszę przyznać, iż z wielką radością oczywiście, iż turnieje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży z miasta i gminy Nowy Staw, jak i z pozostałych miejscowości, które przyjeżdżają do nas na te turnieje. Naszą sekcją opiekuje się pan Jan Zaleski, który robi to w sposób tak prężny, iż na takich zawodach, które są organizowane właśnie w naszym kompleksie, przyjeżdża około 50-60 osób, zarówno z okolicznych miejscowości, jak i wspomniałem, z naszej tutaj gminy i miasta. Wspomaga nas jak co roku, jak co imprezę szachową pan Tadeusz Wojszkun. Jest to sędzia, który nadzoruje całe zawody i sprawdza, aby cały przebieg odbył się w sposób właściwy. Bardzo serdecznie zapraszam szczególnie te zawody całych młodzież naszego miasta, która tak prężnie i chętnie zaczyna pogrywać w szachy na terenie naszej gminy. Kolejną imprezą, jaką chcemy zorganizować również na terenie kompleksu służb ratowniczych, jest rokowe przywitanie wiosny. Otóż bardzo radosna impreza, młodzież grająca i uczestnicząca na próby w Nowostawskim Ośrodku Kultury wyszła z inicjatywą do mnie, abyśmy zorganizowali takowe spotkanie na terenie kompleksu. Takowe spotkanie będziemy chcieli zorganizować, jak już wspomniałem, 24 marca. Rozpocząć je, myślę, że około godziny 18. Przyjadą do nas rokowe zespoły, które są zaprzyjaźnione z zespołem Iron Day, który pogrywa tutaj w Nowostawskim Ośrodku Kultury i też zespoły zagrają na tym rokowym przywitaniu wiosny. Oczywiście będzie to granie charytatywne. Chłopacy się skrzyknęli, chcą zagrać dla młodzieży w sposób rokowy i super sprawa. Jak najbardziej tutaj jestem za takowym przywitaniem również dla młodzieży, którzy w sposób rokowy chcą tą wiosnę uczcić. Kolejną imprezą, jaką również chcemy zaproponować dla mieszkańców, jest Festiwal Smaku Wielkanocnego. Festiwal Smaku Wielkanocnego odbędzie się 29 marca, będzie to czwartek. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkie koła gospodyń, wszystkie osoby w jakikolwiek sposób chciałyby kontynuować i powielać tradycję wielkanocną. Takowe spotkania odbywają się u nas 2 razy w ciągu roku. Jest to wielkanocne spotkanie i także bożonarodzeniowe. Tegoroczne spotkanie wielkanocne jeszcze nie ma wybranego swojego hasła, natomiast myślę, że na przełomie tygodnia będzie ono już bardziej sprecyzowane. Spotkanie jak najbardziej sympatyczne, wszystkie panie, wszystkie koła gospodyń, wszystkie zainteresowane osoby, gospodynie, a czasami również i kucharze odwiedzają nas na tym festiwalu, prezentując swoje wspaniałe, pyszne potrawy, w tym przypadku związane ze smakiem wielkanocnym. Jest i malutki konkurs, który w trakcie festiwalu wprowadziliśmy, a więc na najlepszą potrawę wielkanocną, którą wybiera publiczność uczestnicząca podczas tego festiwalu. Jest naprawdę duża rzesza ludzi, która przychodzi i chce poznać smaki, a także
uzyskać pewne informacje od wszystkich pań będących podczas tego festiwalu, jak zrobić daną rybę, jak zrobić daną pieczeń, jak zrobić dane pierogi, czy też inne smakołyki, z którymi przychodzą do nas wszyscy uczestnicy naszego festiwalu. Na końcu danego festiwalu, podsumowując go, rozdajemy symboliczne podarki dla wszystkich pań i państwa, czy szkół, czy jednostek, które uczestniczą w tym festiwalu. Chcemy w taki sposób podziękować za to, iż są z nami i odpowiadają pozytywnie na nasze apele, które w danym momencie zgłaszamy, zapraszając je na ten festiwal. I chyba zakończywszy ten miesiąc w sposób równie uroczysty, chcielibyśmy 31 marca, więc w sobotę, zorganizować 10-lecie grupy tanecznej Gejzer, a także Gejzer Junior, pod przewodnictwem pani Angeliki Lęczewskiej, która prowadzi te dwie grupy. 10-lecie odbędzie się w naszym gimnazjum nowostawskim, najprawdopodobniej o godzinie 17. Chcemy poprzez te 10-lecie, te spotkanie podziękować i, no można chyba tak powiedzieć, uwieńczyć dzieło tych wszystkich dziewczyn, które przez te 10 lat tak pięknie reprezentowały zarówno gminę, jak i całe nasze miasteczko, wyjeżdżając na wszelkiego rodzaju przeglądy, jeżdżąc na konkursy. I właśnie na tym spotkaniu chcielibyśmy im w sposób szczególny podziękować i pokazać wszystkim nowostawianom, które to dziewczyny, w jakim okresie, w jaki sposób, jaka rzesza ludzi, jaka rzesza dziewczyn i nie tylko, bo tańczą również i chłopacy, chcą tańczyć i kształcić się w naszej grupie tanecznej Gejzer. Tak pokrótce, ponieważ marzec jest takim miesiącem, chciałoby się powiedzieć długim, niemniej jednak, no jak widać, każdy weekend staramy się w jakiś sposób zapewnić dla mieszkańców jakąś atrakcję, czy to dla młodzieży w formie turnieju szachowego, czy też rokowego. Jak widzimy, miesiąc marzec jest miesiącem bardzo obfitym w wszelkiego rodzaju imprezy, które chcemy zorganizować w naszym Nowostawskim Ośrodku Kultury. Mam nadzieję i liczę na to z całego serducha, iż każdy z naszych mieszkańców znajdzie coś w tych imprezach dla siebie, ponieważ będą one zarówno jak i dla młodszych, jak i dla starszych, z mnóstwem niespodzianek, które pragniemy tutaj również dla naszych mieszkańców zaproponować podczas tych spotkań, na które bardzo serdecznie zapraszam. Jak słyszeliśmy, będzie tego trochę, będzie się działo w marcu w Nowym Stawie. Z naszej strony, ze strony TV Malbork, również chcielibyśmy zaprosić wszystkich w miesiącu marcu do Nowego Stawu, bo będzie się działo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.